Piłka ręczna w Polsce stała się popularna, gdy liczne sukcesy zaczęła odnosić reprezentacja Polski prowadzona przez Bogdana Wentę. W ostatnich latach dzięki kilku medalom z najważniejszych imprez ten sport przeżył prawdziwy rozkwit, a młodzież zaczęła ponownie interesować się, a co najważniejsze, trenować szczypiorniaka. Bardzo chętnie cała klasa, wszystkie klasy 4-6 z wielką chęcią chodzą na zajęcia na piłkę ręczną. W piłce ręcznej fajnego jest, że można potrenować swoją siłę, rzutu, kondycję, co się przydaje również w innych dyscyplinach sportu. 23 maja w hali Ostróckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkół Podstawowych. Ostróckie Centrum Sportu i Rekreacji w związku z tym, że dwie ostruckie placówki zakwalifikowały się do finałów, postanowił powalczyć o organizację tych mistrzostw. Ostróda w ogóle jest w sporcie młodzieżowym bardzo popularna i w Warmińsko-Mazurskim Szkolnym Związku Sportowym również. Te zawody są w tym roku 8. imprezą wojewódzką Szkolnego Związku Sportowego, więc same liczby mówią same za siebie. O mistrzowski tytuł rywalizowało 6 najlepszych drużyn Warmii i Mazur. W tym gronie aż 2 zespoły były z Ostródy. Piłkarze ręczni ze szkoły podstawowej nr 4 i uczniowie z ostródzkiej jedynki reprezentowali nasze miasto. Droga do turnieju finałowego była długa i ciężka. Ciężko było bardzo. Wygraliśmy miejskie, rejony, regiony. No i dotarliśmy na wojewódzkie, gdzie liczymy na złoty medal. Marzenia o złotym medalu zostały spełnione. Uczniowie szkoły podstawowej nr 4 w finale zmierzyli się z kolegami z podstawówki nr 1 i wygrali mecz finałowy 11-3. Brązowy medal wywalczyli uczniowie z Rozogi, którzy w spotkaniu o trzecie miejsce pokonali kolegów z Olsztyna.